A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc: czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho: czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 25 do 27 wersetu. Kilka myśli z Ewangelii Jana. Piotr stał przy ognisku i grzał się, gdyż noc była zimna. Byli tam obecni również wrogowie Pana Jezusa, którzy rozpalili to ognisko. Otoczenie, w którym Piotr teraz się znajdował, nie było dobre. Ale Piotr chciał koniecznie zobaczyć, jaki dalej będzie przebieg pojmania Pana Jezusa. W tych okolicznościach apostoł zbytnio ufał we własne siły i dlatego zachowywał się w sposób lekkomyślny. Kto szuka łączności z otaczającym światem, zasiadając przy ognisku społeczności z otaczającym światem, musi się liczyć z jego działaniem, chęcią nawiązywania relacji z jego strony, czy też, jak w tym przypadku, z zamierzonym działaniem. Niemniej jednak takie sytuacje są doskonałą okazją do złożenia jasnego świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, czyli można światu zaświadczyć. Opisana sytuacja apostoła Piotra wyglądała jednak inaczej, gdyż znajdował się on w niewłaściwym miejscu i zarazem nie posiadał duchowej mocy. Z każdą swoją wypowiedzią Piotr staczał się coraz niżej, aż na beznadziejne dno. Jeśli chodzi o świadectwo o swoim Panu, to nie podołał. Z kolei szatan wystawił Piotra na trzy pokusy i za każdym razem apostoł niestety poniósł porażkę. A przecież jego serce było tak gorąco oddane swojemu Panu. Kto choć trochę poznał samego siebie, nie posunie się do takiego stwierdzenia. Cytuję: coś takiego by mi się nigdy nie przytrafiło. Owszem, nawet jeśli darzymy miłością Pana Jezusa z całą powagą i w pełni znaczenia tych słów, nie ustrzeżemy się przed takim upadkiem, jeśli niezłomnie będziemy ufać we własne siły i szukać poklasku u ludzi. Przecież nawet wielka znajomość Biblii, najlepsze intencje życiowe, doświadczenie życiowe nie są w stanie nas obronić, ustrzec przed udzieleniem miejsca złym pożądliwościom, gniewowi, chęci zemsty, gdy zostaniemy lub zostajemy urażeni lub pogardliwie potraktowani. Jedyną ucieczką jest wtedy modlitwa. Mocni możemy być jedynie w Panu Jezusie Chrystusie i potędze mocy Jego. Zresztą Pan Jezus sam na to wyraźnie mówi: beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset.